Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka Fame MMA News. Jest ze mną Jacek Murański, witam cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, Moniko, witam wszystkich twoich widzów. Jacku, powiedz mi dziś, w jakiej roli jesteś? W roli zawodnika. W roli zawodnika, tak przedstawionego na bardzo duże wydarzenia, z czego jedno naprawdę bardzo duże, takie mocarstwowe, w roku 2022 dla Federacji Fame MMA. Czyli będzie się działo, znasz już swojego przeciwnika? Jednego już z dużym prawdopodobieństwem tak, a drugi przeciwnik będzie wyznaczony przez federację w zależności od rozwoju wydarzeń przy pierwszej walce. Mhm. Czy to są przeciwnicy, którzy masz z nimi jakiś konflikt, zatarg? No odpowiem w ten sposób. No, priorytetem dla mnie jest rewanż z Arkadiuszem Tańculą, a czy ja mam z nim konflikt, no to jest pytanie retoryczne. Czy masz z nim konflikt, czy on z tobą, czy ty z nim? Zła krew jest. Z całą pewnością mamy nierozstrzygnięte sprawy, jeśli chodzi o naszą konfrontację w rzymskiej klatce. Mhm. Jacku, powiedz mi, wracając do początku rzymskiej klatki, skąd pomysł na rzymską klatkę? To był mój pomysł autorski i on wynikał z tego, żeby podnieść atrakcyjność wydarzenia. No, tyle, żeby wszystko było na styku. No jak widać, udało się. I czy ten pomysł sprawdził ci się w twojej odsłonie tak naprawdę? Czy pomógł ci w walce, czy jednak jakbyś miał cofnąć czas, to zrezygnowałbyś z tej klatki i zawalczył w oktagonie? No rzymska klatka jest bardzo widowiskowym rozwiązaniem. Jakbym miał walczyć drugi raz, to bym walczył też w rzymskiej klatce. Tak. Takie walki na styku są fajne, bo nie ma, no prawda, no nie ma się gdzie cofnąć. Ja tylko sobie tak wizualizuję, co by było, gdyby to już nie będę rozpatrywał, bo wiadomo, jakie były okoliczności tej walki. Wziąłem ją 5 dni przed walką z uwagi na kontuzję syna. Tam ze świadomością tych wszystkich kontuzji, no potem nastąpił ten dramatyczny wypadek tak naprawdę zerwania tego bicepsa. Ja sobie, może inaczej, wizualizuję sobie to, gdybym ja wyszedł zdrowy. I potem analizowałem tą walkę i po prostu wiem jakby ta walka przebiegała. No, Arek z tym, Arek oczywiście nie miał świadomości tego mojego zerwanego bicepsa, więc on jakby dawał z siebie wszystko i bił z całej mocy. Mocny ma cios Arek? Czy Arek ma mocny cios, to niech sobie każdy odpowie przy tym, jak znokautował Malczyńskiego, tak? Do byłego mistrza federacji, daje się tam jednym czy dwoma ciosami go znokautował, więc wszystko zależy od tego, w kogo uderza, no bo we mnie uderzył 135 razy i jakby nie zrobiło to na mnie większego wrażenia, w sensie nie odciął mnie, ja dalej byłem w boju, ja dalej byłem w walce, więc tak naprawdę Arek już jakby nie stanowi dla mnie żadnej tajemnicy, bo ja analizowałem tę walkę pod kątem tego, jakbym był zdrowy i z całą pewnością przy tym jego impecie, przy tym co on prezentuje i przy tym jak mógłbym mu oddawać i jakbym mógłbym się skutecznie bronić, to ja nie widzę tej walki, żeby wyszła poza pierwszą rundę. Czy w ferworze walki czułeś ból? Trzeba przyznać, każdy uważny obserwator zobaczy, że Arek też Tańsula doszedł już do jakiegoś szklanego sufitu, bo w walce z Mateuszem, z moim synem, też pokazał, że ma słabą kondycję. W walce ze mną również zmęczył się mocno, no, on już był zmęczony, gdyby ta walka wyszła poza czwartą rundę, to nawet przy tym, gdzie byłem kompletnie pozrywany, to też równie dobrze mógłby za chwilę upaść, no, tak mogłoby być wszystko. Arek ma ewidentnie ma problemy kondycyjne, więc na pewno im dalej w las, tym więcej drzew w przypadku Arka Tańculi, a ja mam akurat żelazną kondycję, także żelazną kondycję, mocną szczękę i to są wszystko atrybuty, które no jeżeli nie, nawet nie przy pierwszej rundzie, to przy takiej totalnej wymianie, no to na pewno no, ta walka by pełnych 5 rund zakontraktowanych by nie mogła potrwać. Jakie uczucia ci towarzyszyły przy początku, jak wchodziłeś do rzymskiej klatki? Chciałeś za wszelką cenę zakończyć konflikt z Arkiem, czy po prostu mu dołożyć? Nie wiem, mi towarzyszyło tak naprawdę to jedna taka myśl prześladowcza, żeby ciało mi nie odmówiło posłuszeństwa, bo ja się zmagałem z tak nieprawdopodobnym bólem, no zerwaniem bicepsa, to po prostu trzeba przeżyć, żeby tak jak nikt nie zrozumie kobiety rodzącej bez znieczulenia,
bywają też takie sytuacje jakieś ekstremalne, to trzeba przeżyć, żeby jestem sobie to, mam w sobie tyle empatii, że jestem w stanie zrozumieć, ale jestem w stanie poczuć tego bólu właśnie tej kobiety rodzącej. To tak samo trzeba by przeżyć sytuację, którą ja miałem. Ja tak naprawdę zmagałem się z jedną myślą, żeby ciało nie odmówiło mi posłuszeństwa, bo skoro już zdecydowałem się wyjść, no to nie chciałem, żeby przylgnęła do mnie łatka, hańbiąca łatka na przykład Marcina Neymana, który on i bez kontuzji by się położył po dwóch, trzech ciosach, po to tylko, żeby zainkasować swój szmal. Natomiast mnie przerażała taka myśl i faktycznie, tylko że to akurat było mobilizujące i przełamało mi też ten próg bólu, że wizualizowałem sobie to tak, kurczę, jeżeli odmówi ci ciało posłuszeństwa, system nerwowy padnie, no to będziesz po tych trzech, czterech uderzeniach, bo też nie do końca wiadomo, jak człowiek reaguje, kiedy jest zdrowy. Tego nie mogłem do końca przewidzieć, jak moje ciało zareaguje, kiedy ja jednak jestem pozrywany, tak? No i to mi przyświecało. I potem po czasie, bo żona też nie wiedziała o kontuzji, potem powiedziała, że właśnie zamiast tej furii, którą oczekiwała, Mateusz też to powiedział, Mateusz też nie znał tych okoliczności, że widzieli zadumę, widzieli ze mnie zadumę, a ja się skupiałem na tym, żeby...